Wyszłam z hoteliku. Hoteliku, ja ciągle tylko zdrobnienia. Tu zaraz obok mamy sklep. Mam nadzieję, że to jest sklep, a nie. Patrzcie, jaki obskurny. Muszę kupić wodę i mleko. Dzień dobry. Woda. Duża woda jest, małej wody nie ma. Jest mała woda. O, woda. Woda. Hal. Milk. Hal. Hal? Hal. Dobra. Gazowana? Hal. Moment. Słuchajcie, kochani, to jest mleko, mleko, mleko. Milk. Już się nauczyłam, jak to mleko wygląda. Jakie miliczko. Milk. 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 Okay. Milk. Ona. Zobaczcie, co ja tu jeszcze potrzebuję. Słodycze mam. Thank you. Euro. Euro płacę. Nie mam. Czekajcie, kochani. Płacę w euro, moi drogi panie. Dolar? Ja, dolar. Ja i thank you. Thank you. No, dolara panu dałam. 5 zł, mleko, woda wystarczy. No, tutaj mi pan zapakuje. No, i woda. Thank you. Bye. Dobry dzień. Bye. Idziemy. No. Widzicie? Dobrze. No, mam zakupy. Nie będzie mi tu człowiek przeliczał, idzie mi na rękę, nie mam ich pieniążków, dolar. Fajne mleko, woda. No, tak sobie trzeba radzić. A tutaj proszę, o, tam gdzie wisi ten pomarańczowy ręczniczek, to mój balkon. Można by było pójść sobie tutaj na miasto, jeszcze pochodzić, popatrzeć. No może pójdę, bo tutaj zaraz jest. W prawo już się zaczyna miasto. To jest właściwie w centrum takiego ryneczku tej miejscowości. Zobaczymy, co tutaj jest. Ach, mówią, żeby sama kobieta się nie kręciła po mieście. Jest upał. Muszę się szykować przed podróżą. No i tam już za zakrętem, za tym budynkiem już widać, tam jest hotel duży, San Bea. A ja lubię w takich klimatach. Takie klimaty przypominają mi dzieciństwo. Wioseczkę. Wioseczkę, a tu pan z hotelu. Jeździ wam mleko. Woda, no. Pan z hotelu. No, tutaj w cieniu jest przepięknie, w słońcu niesamowicie. A to potrąbię. Kusenie. Nie ten, co mówi Mohamed. Nie. To jest Mohameda. Mohameda. To jest portierny. Mohameda kuzyn tutaj ma ten hotelik. No. Proszę bardzo, na koniec zobaczycie mój hotelik. Mieszkam pod siódemką. Siódemki chyba są szczęśliwe. Uh-huh.
To są mój hotelik. Jezus, jak ja kocham być sobie panią. Jestem. Hop. Hop. W swoim zaciszu. A zaraz sobie kawkę zaparzę. Kawka. To takie super naczynko do podgrzewania mleka. Ona jak się podgrzewa, jakoś tak się tu fajnie spienia. Taka fajna się smakuje. Będę już się chciała sobie takie coś wziąć do domu. Może jeszcze uda mi się kupić. Halo. A to ja. Turystka. Słoneczko świeci. Ach, pięknie. Jak cudownie. Jestem bardzo zadowolony w tej swojej podróży. Bardzo. Proszę zobaczyć. Wszystkie domy tutaj budują z cegły. Ja nie wiem, jaka to jest cegła, ale chyba normalna. Tam takie wszędzie cegła. No. W Niemczech słyszałam, że to cegły dom to luksus. Och, tak to jest. O, siadam. To jest fajna sprawa. Tutaj te mury tak mają, że one się nie nagrzewają. Może dlatego, że z cegły. Bo na zewnątrz jest bardzo gorąco. A wewnątrz przyjemny chłodek. Jest, można odpoczywać. Rewelacja. Pozdrawiam serdecznie. Gajka na tropie prawdy.